Natomiast będzie amnestia dla więźniów, ale zwłaszcza ona obejmie alimenciarzy. I nie tylko. Na pewno nie obejmie gwałcicieli, morderców, złoczyńców, no to co jest najgorsze, handlarzy bronią i tak dalej. Aha, rok temu patrzyłem na jego księgę wieczystą i ta kwestia alimentów jest chyba, no po prostu tak jakby spłacił te alimenty. To tak jest niemożliwe, dlatego że alimenty są jako pierwsza rzecz płacone. No. On nie zapłacił od tego, czy on od 3 lat chyba, to myśmy wcześniej chyba może nawet rozmawiali, nie zapłacił żadnych pieniędzy. Dzwonił do mnie tydzień temu i mówił, że w piątek przyjeżdża z całą gotówką. No mamy dzisiaj jak mamy i jak zwykle nic się nie zmieniło. Także Potocki nie zapłacił nic, jest winien około 25 tysięcy, ja tam już nie liczę pan co tych szczegółów, tych odsetki czy bzdury jakieś. Po prostu nie wierzę mu, to jest skrętacz, kłamczuch. Ja nie mam na niego sposobu. Najgorsze jest to, że prawo nie ma na niego sposobu. A czy on ma jakieś, nie wiem, immunitety dziwne zagraniczne? Nie. Proszę pana, on ma, jego sprawą zajmował się pan prokurator w Piasecznie, pan Krzysztof Pawkowski. Tak. Ja z nim wiele razy rozmawiałam. Teraz ten pan już jest starszym panem, ale ciągle trzyma rękę na pulsie i ma asesora, zastępcę, nie wiem jak to się tam w tej części prawa nazywa. I ta sprawa u niego cały czas wisi. No, proszę pana, komornik Pawkowski Krzysztof i tam podał mi, ja musiałabym to zrobić jutro, bo ja mam w biurze, w biurku te dokumenty. Musiałabym zrobić to jutro, żeby panu powiedzieć, kto się teraz tym zajmuje. Bardzo chętnie, bo ja tam ogłoszenie dam w tym filmie na końcu, że prosimy wszystkich pokrzywdzonych, żeby się zgłaszali do Fundacji Paragraf, bo Leszek Bubel niejako monitoruje tą kwestię. No i jakby się zebrało kilka osób takich pokrzywdzonych, no to mogliby go za kratki wsadzić nawet. No ja ciągle łudziłam się, wie pan, że tak będzie można zrobić, ale ja już szczerze mówiąc, nie chce mi się. Nie mam siły. Przepraszam za słowo. Mam to w dupie.